Posłuchajcie, gazdoszkowie, aż wam też powinszujemy. Wszak my już wszystko do stodoły skludzili. Bo to pumbuczek doł urody, doł też i pogody, żebyście szczęśliwie do stodółki skludzili. Wieniec my wam uwili z pięknych, obieranych kłoseczek. Wiela w tym wioneczku ziorneczek, aby pumbuk doł na rok tela kopeczek. Abyście byli dobrej myśli, co byście num co dobrego za ten winiec przynieśli. Bo wum zaś to pumbuczek za to nagrodzi, że się zaś za rok pszeniczka urodzi. Żebyście nie poznali, żeście num co za ten wieniec dali, żebyście tak dobrzy byli, ten wieniec od nas wzięli, nad dwierze se go powiesili i swoi serca ucieszyli. W sobotę 3 września w Haszlachu odbyły się dożynki powiatu cieszyńskiego. Dożynki rozpoczęły się pod domem przyrodnika, skąd wystartował korowód. Korowód przemieścił się pod kościół na nabożeństwo ekumeniczne. Następnie korowód po raz kolejny formował się przy urzędzie gminy i przyjechali aż pod bibliotekę publiczną w Haszlachu, gdzie odbywa się część oficjalna. W tym roku gospodarzami są starosta Mieczysław Szczurek oraz wójt gminy Haszlach Grzegorz Sikorski. Gazdami są Andrzej i Anna Kaletowie. Na dożynkach nie brakuje atrakcji, strefa gastronomiczna, strefa dla dzieci, a gwiazdami wieczoru będzie kabaret, rak oraz zespół Weekend. Jesteśmy na dożynkach powiatu cieszyńskiego w Haszlachu. Są z nami gazdowie, państwo Andrzej i Anna Kaletowie, którzy dzisiaj opowiedzą nam co nieco o pracy na roli, o plonach i o tym, dlaczego dożynki są takim ważnym świętem. Święto dla nas wszystkich, gospodarzy, naszych znajomych rolników i nie tylko, całego naszego powiatu. Cieszymy się bardzo, że możemy w nich uczestniczyć. No i życzymy wszystkim dobrej zabawy na tych naszych dożynkach. A jak było w tym roku u państwa z plonami? No w tym roku był, można powiedzieć, dosyć dobry rok w naszym rejonie. Plony były zadowalające, zebrać udało się wszystko w czasie. Także nie było źle, no. Myślę, jest dobrze. A dlaczego rolnicy świętują w ogóle dożynki? Czy to jest prawda, że to jest koniec tej pracy w polu? Czy w polu jest jednak przez cały rok coś do roboty, a świętujecie koniec tego najcięższego okresu? Cały rok jest jednak ciężka praca i praca czasami można też poświętować, chociaż raz w roku tak bardzo hucznie. Szanowni goście, mieszkańcy powiatu, kochani haszlaszanie, z wielką radością i prawdziwym zaszczytem witamy wszystkich zebranych na dożynkach powiatowych, które świętować możemy w samym sercu Haszlacha. Jako gazdowie, ale też przedstawiciele wszystkich rolników i ich rodzin, pragniemy dziś wyrazić ogromną wdzięczność za cały okres zbiorów, za urodzaje, które dzięki łasce Bożej będą podawane do posiłków naszym rodzinom, naszym bliskim, mieszkańcom naszych okolic. Jak każdego ranka kierujemy wzrok w stronę nieba, dziękujemy za każdy promień słońca, za każdą kroplę deszczu, które tworzą nam warunki do pracy i pozwalają cieszyć się nie tylko siewem, ale także bogatym zbiorem. Dziękujemy dziś za siły i zdrowie, za rodziny, bliskich wspierających w pracach rolnych. Dziękujemy za jedność społeczną i współpracę. Dziękujemy za wasze szlachetne serca. Życzymy wszystkim wspaniałej zabawy. Świętujcie z nami, rolnikami, kolejny rok rolnictwa w naszym powiecie. Cieszcie się i bawcie. Bądźmy wdzięczni sobie, ale przede wszystkim Bogu, że w trudnych czasach udaje nam się wyjść obronną ręką. Dziękuję. Portalu OX.pl Joanna Świba.